Cześć, z tej strony Monika z Planszowych Newsów. Kapituła poprosiła nas, żebyśmy podali Wam nasze typy gier, które zwyciężą w tym roku w konkursie. No to zaczynamy. W kategorii gra dla całej rodziny nasze głosy byśmy oddali na Dobry Rok i Kaskadię. Natomiast obstawiamy, że wygra Architekci 7 Cudów Świata albo Kroniki Zamku Abel. Kolejna kategoria to gra średnio zaawansowana. Tutaj nasza redakcja postawiłaby na Cynowy Szlak i na Dune Imperium. Natomiast obstawiamy, że wygra Brazil Świt Imperium, no właśnie Dune Imperium. W kategorii gra ekspercka nasze głosy byśmy oddali na Pax Pamir i Sukcesorów. Natomiast jeśli chodzi o nasze obstawianie, to wydaje nam się, że wygra Deep Madness albo Dune Imperium. Kategoria gra dla dzieci jest dla nas jedną z najtrudniejszych kategorii, dlatego tutaj nie polecam nasze typy, ale będziemy obstawiać. Obstawiamy, że wygra Karak Goblin albo Kroniki Przygody. W kategorii gra tematyczna wydaje nam się, że kryje się Ameritrash. Stąd nasze typy. Nasze typy to Brzdęk Legacy i Destinies. Natomiast jeśli chodzi o wygraną, wydaje nam się, że pierwsze miejsce zajmie albo Descent Legendy Mroku, albo Szczęki Lwa. Jeśli chodzi o kategorię gier dla dwóch osób, nasze głosy zdecydowanie byśmy oddali na dwie gry, które są dedykowane dwóm graczom. Mowa o Dajstron i Unmatch Bitwa Legend. Natomiast wydaje nam się, że troszeczkę inaczej rozłożą się głosy kapituły i obstawiamy, że wygra albo Kaskadia, albo gra Twisted Fables. Jeśli chodzi o ostatnią kategorię, czyli grę imprezową, tutaj wydaje nam się, że nasze obstawienie pokryje się z tym, co zadecyduje kapituła. Wydaje nam się, że w tym roku w tej kategorii wygra Mikstura albo Postaw na Klocka. No tytuł zobowiązuje. To już wszystko od Planszowych Newsów. I pamiętajcie, zawsze grajcie żółtymi.